Szczęść Boże! Witajcie w tę piątą niedzielę wielkanocną. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przekazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak samo, tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Dzisiaj moją uwagę zwróciło zaproszenie Pana Jezusa, który mówi: zaangażujcie się we wzajemną miłość. Każdy z nas ma w swoim życiu takie doświadczenie, że był w coś zaangażowany. Ale dzisiaj pomyśl o tych relacjach, które Pan Bóg ci daje, jako o takim świecie, w którym Jezus chce, żebyś się zaangażował tak na 100%, na maksa, na full. Wzajemna miłość to jest coś, co możesz robić coraz bardziej kreatywnie, coraz żarliwiej, coraz mądrzej. Niech twoja miłość nie będzie niczym przypadkowym. Niech nie będzie wchodzeniem w przyzwyczajenie czy rutynę, ale niech będzie bardzo świadomym zaangażowaniem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.